10 listopada, czyli dzień przed 99. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się w Kęckim Koperniku wyjątkowa uroczystość. Powiatowy zespół nr 10 zaprosił do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. W obchodach Święta Niepodległości uczestniczył wicestarosta powiatu oświęcimskiego Jarosław Jurzak, radny powiatu Józef Szafran oraz seniorzy z Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Kętach. Przede wszystkim chciałam podziękować za zaproszenie na tą uroczystość. Jest wyjątkowa. Wielu seniorów przeżyło wojnę. Na pewno to było wzruszające. Chociaż mi osobiście nie było dane przeżyć tej wojny i oby nie było. Także po prostu jestem szczęśliwy, że tu byłem i jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu Senior Wigor w Kętach. Dziękujemy za zaproszenie i to było wspaniale. Mam nadzieję, że to będzie początek takiej współpracy z Dziennym Domem Senior Wigor. Zaprosiliśmy podopiecznych tego domu, ponieważ, no jak się dowiedzieliśmy teraz, niektórzy byli małymi dziećmi, kiedy była II wojna światowa i dla nich to Święto Niepodległości ma taką podwójną wymowę. Oni wiedzą, co się wtedy wydarzyło, oni wiedzą, czym jest wojna, czym jest walka, czym była utrata niepodległości. Byłem zaskoczony, że tak ogromny chór funkcjonuje i tak wspaniale śpiewa pieśni patriotyczne i to z różnego okresu czasu. No, mam ten luksus, że w tej szkole spędziłem trochę czasu jako uczeń, potem jako nauczyciel i nie przypominam sobie takiej uroczystości. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i pod ogromnym wrażeniem i uczniów, i nauczycieli, że taką uroczystość przygotowali. No cóż, ja pamiętam czasy, kiedy próbowano wtłoczyć nam do głowy hasło z sowieckim Związem Powstańców Czasy. No z tego nic nie wyszło, tego się cieszę, a okazuje się, że młodzi ludzie to umiłowanie do ojczyzny mają w sobie i swoją postawą, i zachowaniem, i też zaangażowaniem. 11 listopada jest dla mnie bardzo szczególnym i wyjątkowym świętem, ponieważ osobiście sama reprezentuję kraj w barwach biało-czerwonych. Z tego też powodu wzięłam udział w pokazie artystycznym z okazji właśnie tego święta. Jest to bardzo ważne dla mnie święto i tak jak ważna jest dla mnie ojczyzna, nasza kochana Polska, staram się wszędzie, gdzie tylko się da o niej mówić i ją reprezentować. Startuję w konkursach, śpiewałem piosenkę właśnie Mury, nawiązującą do Solidarności, która była, można powiedzieć, nieoficjalnym hymnem Solidarności i to naprawdę też było dla mnie takie ważne w sercu, że mogłem się dzisiaj podzielić swoim, a też kocham śpiewać, że podzielić się z tym swoim patriotyzmem tutaj z innymi. Nie da Pani.